wygrałem. Dlaczego ma tak blisko? Trzeba przy węce stać, a nie zostawiać. Kurde, macie. Past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? Jak mi widać, jak mi słychać, panie. Kolejny vlog, kolejny vlog. Witajcie, kochani. Z Polski. Jak widzicie, jestem w aucie, może widać z tyłu fotelik. Byłem zawieźć siostrę ze szwagrem na wesele i moją chrześnicę, także fotelik zostaje. Co złego, to nie ja. I co? Piękna pogoda, mogliście widzieć jakieś przebitki z takiej miejscówki tutaj ode mnie, gdzie jest po prostu romantycznie i czasami można zabrać dziewczynę. Ja odpalam silnik, zobaczymy jak to będzie wszystko działać w samochodzie. Kamerka jest tak, znaczy kamerka, aparat jest tak ustawiony, że no najlepiej jakby była prosta droga. A to nie zawsze się udaje. Także jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki za wszystkie łapki w górę pod ostatnim filmem. Pozdrawiam Redhead. Ludzie się dziwnie patrzą. No i co? Wczoraj przyjechałem. Oczywiście mam nadzieję, że mi wybaczycie, że nie utrzymuję kontaktu wzrokowego, no bo skupiam się na drodze. Wczoraj przyjechałem. 9 godzin jechałem BlaBlaCarem z kolegą takim. Znaczy nie znałem go, ale poznaliśmy się w czasie drogi. 1000 kilometrów, no musieliśmy robić jakieś tam przerwy. No i co, za tydzień w sobotę mam wesele. Oczywiście nie mam z kim iść, idę sam, jak ten H na weselu będę siedział. Do tego nie wiem, czy będę pił alkohol, no bo już od stycznia nie piłem w ogóle, więc trochę mi szkoda tego czasu, żeby na weselu się napić, żeby pokazać ludziom, że piję. Więc będę chciał zachować abstynencję nawet na weselu, co może być ciężkie w porównaniu do tego, jakby dodając też do tego to, że będę sam. No ale co, takie życie. No jestem w Polsce, wiecie, najlepsze jest to, że przyjeżdżam po 5 latach ponad i po 2 dniach już czuję się jak u siebie. O, ludzie jak na wiosce palą śmieci, nie wiem czy to śmieci, był taki dym. Dobra, pojedziemy sobie jeszcze w inaczej w jedno miejsce. Taki spontan vlog z samochodu. Fajnie to na razie wygląda. Także no cieszę się, przyjechałem na 2 tygodnie, odpocznę sobie trochę bardziej psychicznie. Chociaż fizycznie też, no bo jak chodzę do pracy na 6, a kończę o 16, mam godzinę przerwy, no to jednak wstajesz o 5, jesteś w domu w 4:30, także to się odkłada te godziny. I jest człowiek zmęczony. Dobrze, że chociaż od poniedziałku do piątku pracuję. Złota polska jesień. Dobra, o czym ten vlog ma być? O powrocie do Polski, jakie są odczucia, jak wracam 2 razy w roku. No fajnie, wiecie, z rodziną się nie widzę kilka miesięcy, no to jak przyjeżdżam, to no, wiadomo, polskie drogi. Wiadomo, w Polsce fajnie, tym bardziej, że jak to mówią, kasa przy dupie. Samochód można zatankować i można zgrywać.
być jeszcze. Chodzą po lesie za grzybami, ale raczej nic nie ma. Naprawdę muszę się skupić na jeździe, bo patrzę się tutaj w kamerę. Także w Polsce fajnie, no jak się przyjeżdża raz na kiedy, to ja wiecie, mieszkam teraz u rodziców, przecież nie będę na 2 tygodnie wynajmował czegoś. To z rodzicami jest spoko. Już tam pod koniec tego 2. tygodnia jest troszkę gorzej, no bo jednak ciasno w bloku. Dobrze, chociaż nauczyłem się troszkę sprzątać. Chyba także. Mama aż tak nie krzyczy na mnie. Ludzie się w ogóle patrzą na kamerkę. Jednak nagrywanie za granicą, no tam w Niemczech też w sumie unikałem jakichś tam zaludnionych miejsc. No ale wiecie, Polska rządzi się innymi trochę prawami. Tu jednak jeszcze cały czas kamera dziwi ludzi. Nawet jak w aucie widzą, że ktoś ma, to od razu o co chodzi. Są różne reakcje, najczęstsza reakcja to jest taka, że po prostu ktoś tam po cichu do drugiego mówi: zobacz, kamerkę nagrywa coś, youtuber. A oczywiście zostałem nakarmiony odpowiednio. Muszę się też pilnować, no bo w sobotę mam wesele, czyli chciałbym się zmieścić w garnitur. Mama mnie ciągle wygania na badania. Idź na badania, nie jesz mięsa. Słyszałam, że ludzie, którzy nie jedzą mięsa, mają słabe wyniki. Pojedziemy na jedną miejscówkę. Mam nadzieję, że mi baterii tylko starczy, bo zrobiłem trochę timelapsów. Mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie na czołówkę. Paliwa jest. O, także jedziemy. Podjadę później jeszcze do babci, zobaczę co tam u niej słychać, bo jest po zabiegu, więc zobaczę jak się czuję. Swoje lata ma już. Pojedziemy na tak zwaną tamę w Tomaszowie Mazowieckim, czyli cały czas okolice województwa łódzkiego. Jesteśmy na miejscu! Kolejna miejscówka. Zapraszam. Sprzęt uzbrojony, idziemy na kolejną miejscówkę. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo naprawdę warto zobaczyć te widoki. Tomaszów Mazowiecki, Tama. Zapraszam. Słuchajcie, jakby mi nie starczyło baterii, to miłego oglądania. Widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem kiedy to wrzucę, bo nie mam internetu w domu. Looking past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Trzeba przy wędce stać, a nie zostawiać. Kurde, macie. Cause I'm stuck in
stuck in love.